Chrupiące z zewnątrz, kremowe w środku, czyli placki z cukinii 2.0. Zaczynamy od starcia jej na grubych oczkach, a następnie bardzo dokładnym ociśnięciu w ręcznie kuchennym. Właśnie ten trik sprawi, że będą chrupiące. Innym trikiem jest mascarpone lub w tym przypadku serek bieluch. Właśnie ich towarzystwo nadaje placuszkom taką kremowość. Do moich dodaję jeszcze świeże oregano i cytrynę, która niweluje tłustość. A propos tłustości, zawsze smażcie cokolwiek, w tym przypadku placki na mocno rozgrzanym tłuszczu, wtedy nie będę ochłaniać go. Ostatnie dotknięcie, czyli pryśnięcie cytryny, świeży starty ser szafir i oregano. Biorę kęs i jak zawsze żałuję, że nie zrobiłem z podwójnej porcji.